Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w horoskopie tygodniowym od 25 do 31 marca. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Najpierw będą barany. Baranki, horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla baranów. Co tu się będzie działo? No, pięknie, barany. Ósemka denarów mówi o tym, że będziecie dzień po dniu, cegiełka po cegiełce budować swój sukces, ale również bądźcie skrupulatne, solidne, bo to będzie, no to się przerodzi w bardzo dużą korzyść na tle, zwłaszcza zawodowo-finansowym. Co wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Trójka buław i dziewiątka kielichów. Zwracajcie uwagę, czy ktoś nie nakłada maski, żeby się wam przypodobać. Czy ktoś nie udaje kogoś innego, żeby coś na przykład zyskać, ale również wy nie nakładajcie maski, nie udawajcie nikogo innego niż to, kim jesteście. Wystarczy, że będziecie tylko i aż sobą, to będzie mega, mega wystarczające. Ale również pozwólcie sobie na rozwój, bo trójka buław mówi o tym, że ogromny rozwój, przyciąganie fizyczne, seksualne, podobanie się sobie, tak, podobanie się ludziom, tak, i odwrotnie, ktoś wam się może spodobać, to wszystko jest przy was, tylko pozwólcie sobie na ten rozwój. To taki nawet efekt wow. Tylko żebyście zwracały uwagę na ludzi wokół, czytały umowy, zwracały uwagę na każdy detal, na każdy szczegół, to będzie po prostu dobre dla was. Karta Rada, piątka buław. Też panujcie nad swoimi emocjami, żeby nie było rozterek, walki serca z rozumem, serce swoje, rozum swoje, żebyście nie miały niepewności. Źle, ale pewnie, do przodu. To, co nieuniknione i wynik, dziewiątka buław i król buław. No nieuniknione jest to, że będziecie obserwować. Obserwacja zachowań, reakcji ludzi i w ogóle sytuacji pozwoli wam na wyciągnięcie trafnych wniosków, także obserwacja wskazana, ale również, żeby nie było braku działania, braku konsekwencji w działaniu. No i wynik król buław. No i mamy teraz dwa scenariusze. Pierwszy to, że to jest wasza energia i to wy będziecie temperamenty charyzmatyczne, bo król buław to jest facet, który się bardzo podoba, który jest atrakcyjny, seksowny, przystojny i to będzie wasza energia. Będziecie działać odważnie, do przodu, nie będziecie bały się wyzwań, kochane baranki, ale drugi scenariusz to w waszym życiu może się pojawić właśnie taki facet, taka osoba. Król buław może się pojawić albo aktywować swoje działania względem was, no właśnie w tym tygodniu, a zwłaszcza pod koniec. No mężczyzna, temperamenty charyzmatyczne, który się nie boi wyzwań, który odważnie idzie do przodu, który wam się bardzo, bardzo spodoba. Także, no, tak czy siak będzie super. Dziękuję bardzo. Teraz będą byczki. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla byków. Byczki. Co się będzie działo u byczków? No. No, bardzo ładnie. Może zaczyna się ten tydzień niezbyt łatwo, ale będzie coraz lepiej z każdym dniem. Karta wyjściowa, karta diabła. Byczki muszą pokonać swoje demony wewnętrzne, tak? To są różnego rodzaju traumy, trudności, blokady, ograniczenia, jakieś uzależnienia, mogą być nałogi, toksyczne myśli wracające, jakieś rzeczy, które po prostu ściągają w dół, nie pozwalają iść do przodu. No, trzeba to pokonać. Ja zawsze polecam terapię, bo to jest taki złoty standard, ale nie każdy lubi, nie każdy chce, to chociaż jakieś techniki relaksacyjne, mindfulness, yoga, medytacja, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Co wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Karta śmierci i król kielichów. Ja bardzo lubię kartę śmierci, bo ona mówi o transformacji. Także byczki muszą przejść w tym tygodniu transformację, żeby były szczęśliwe. Transformacja może dotyczyć po prostu wnętrza byków, tak? Ale również otoczenia, stosunku do otoczenia, podejścia do różnych spraw, a zwłaszcza związanych z jakimś mężczyzną w bliskim sercu. Bo król kielichów to najczęściej jest partner docelowy, jakiś tak mąż, ale może być też ojciec, może być osoba inna, osoba bliska, ale osoba, która jest wartościowa dla byczków, tak? I w związku z tą osobą trzeba by było przejść jakąś metamorfozę, przemianę, transformację. Karta Rada, szóstka kielichów. No będą miały byki przy sobie bardzo fajnych ludzi po prostu. Szóstka kielichów mówi o przyjaźni, o miłości, o wsparciu, o dodawaniu otuchy, o takiej dobrej komunikacji i to wszystko będzie u byków. No i to, co nieuniknione i wynik, czwórka miecz i karta świata. Nieuniknione jest to, żeby byczki
nie odkładały na później, na jutro jakichś ważnych spraw, ważnych rzeczy, nie prokrastynowały to, co byk ma zrobić jutro, to niech zrobi dzisiaj najlepiej. Wiem, że nikt tak nie robi, ja na pewno nie, no ale warto by było, tak? Nie odkładać na później, na jutro jakichś ważnych rozmów, na przykład ważnych spraw, czy nawet spraw urzędowych. Ale myślę, że tutaj chodzi, no, definitywnie o tę transformację, żeby jej nie odkładać na później, no bo byczki tak czy siak są świadome tego, że ta transformacja się zadziać musi. Już są świadome i nie można tej myśli od siebie odpychać. No i wynik, karta świata, uda się to wszystko. Karta świata mówi o ogromnych możliwościach. Nie będzie rzeczy niemożliwych dla byków w tym tygodniu. Mogą być jakieś podróże, spełnianie marzeń, samorealizacja i wejście na w ogóle inny poziom życia, tak? Nowa jakość, nowy komfort życia. Super, dziękuję bardzo. Teraz będą bliźnięta. Horoskop tygodniowy 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla bliźniąt. Bliźnięta. Co się będzie działo? No, będzie się działo. Może tak początek nie będzie łatwy, ale z każdym dniem coraz lepiej. Karta wyjściowa, piątka mieczy. Bliźnięta muszą zwracać uwagę, czy nikt nie próbuje ich okłamać, tak? Bo piątka mieczy niestety mówi o kłamstwie, to jest karta kłamstwa. Także zwracajcie uwagę, czy nikt nie próbuje was okłamać, czy ktoś nie kieruje względem was jakichś kłamstewek, niedomówień, niedopowiedzeń, półsłówek, błędów w komunikacji, ale również, żeby bliźnięta same siebie nie okłamywały. Zwracajcie uwagę, czy nie macie jakichś fałszywych przekonań, zaburzonego obrazu rzeczywistości. I zwracajcie uwagę, czy wszystko jest tak, jak wam się wydaje, że jest. Czytajcie umowy. Zwracajcie uwagę generalnie na ludzi, którymi się otaczacie. Co wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Karta siły i królowa kielichów. Jakaś kobieta, która jest wartościowa, to może być żona, partnerka docelowa, ale to też może być matka, no jakaś bliska sercu osoba, przez którą niestety możecie wstrzymywać swój potencjał i swój temperament. Nie róbcie tego. Nie powielajcie starych błędów, starych schematów działań i nie wstrzymujcie swojego temperamentu, swoich możliwości. Także nie słuchamy żadnych kobiet w tym tygodniu. Karta rada, trójka denarów. To są współprace, porozumienia, kooperacje, inwestowanie czasu, energii, siebie w jakiś aspekt. Będziecie dużo dawały od siebie, ale dużo do was powróci, dobro powróci zwielokrotnione. I teraz tylko tak. Paść kielichów, szóstka buław mówił o tym, żebyście absolutnie raz na zawsze pokonały jakieś kompleksy, jakieś poczucie, nie wiem, bycia niewystarczającym czy niewystarczającą, bo to są kompletne bzdury. Jesteście w stanie wszystko zrobić, wszystkiego dokonać, tylko uwierzcie w siebie i nie pielęgnujcie sobie słomianego zapału. I proszę bardzo, na dokładkę mamy kartę gwiazd, gwiazdka z nieba. Bliźnięta dostają w tym tygodniu, zwłaszcza pod koniec, gwiazdkę z nieba. To są spełnione marzenia, zrealizowane plany, sukcesy, zwycięstwa, super otoczenie, doskonałe wiadomości. Pięknie, dziękuję bardzo. Teraz będą raki. Horoskop tygodniowy 25-31, a karty lecą, energia 31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla raczków. Raki, co tu się będzie działo? No. No ten tydzień to chyba będzie przełomowy dla wszystkich, ale się będzie działo. Karta wyjściowa, dziewiątka mieczy. No raczki muszą w tym tygodniu pokonać swoje demony wewnętrzne. Lęki, niepokój, obawy, jakieś mogą być uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, wszystko to, co ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu, do pokonania. Ja zawsze polecam terapię, bo to jest złoty standard, no ale nie każdy lubi, nie każdy chce. To chociaż jakieś techniki relaksacyjne, yoga, mindfulness, medytacja, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Co wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Karta cesarza i karta księżyca. No jakiś mężczyzna, to może być wasz partner docelowy, to może być wasz pracodawca, no jakiś mężczyzna, taki człowiek, władczy, taki troszkę może być apodyktyczny, tak? No, który dyktuje jakby swoje warunki wam i przez którego wy możecie mieć jakieś lęki, obawy, niepokój i taki stan napięcia wewnętrznego. Nie słuchamy żadnych facetów w tym tygodniu, dobrze? Zwłaszcza takich właśnie mających tendencje
no takie dyktatorskie. Karta Rada dziesiątka buław. Nie bierzcie na siebie za dużo. Dzielcie sobie obowiązki na dni, na części, cokolwiek, bo będziecie przeciążone fizycznie, psychicznie. Nie bierzcie za dużo na swoje barki i nie bierzcie cudzych problemów na siebie. To, co nieuniknione i wynik czwórka buław, dwójka denarów, stanie to, co nieuniknione. Raki staną pewnie na dwie równe nogi, będą osiągały to, czego pragną. To jest wasza renoma, prestiż, wasza marka, którą zbudowałyście, kochane raczki. Nie musicie się już niczego obawiać. I dwójka denarów mówi o tym, żebyście nie bały się podejmowania decyzji. Złych wyborów nie ma, pamiętajcie. I kierujcie się swoją mądrością wewnętrzną i intuicją, którą definitywnie macie. To wam bardzo pomoże. Będziecie wyzwalać się z różnych negatywów, z takiego poczucia pustki. Będziecie otwierać się na świat, będziecie wychodzić poza strefę komfortu. No i paść była w szansę do wykorzystania. Raczki będą miały w tym tygodniu, a zwłaszcza pod koniec, dzięki swojej przemianie, metamorfozie, pokonaniu wszystkich blokad, szansę do wykorzystania. Szansę na miłość, na zdrowie, na dobre pieniądze, na rozwój, ogień, dynamika, romanse, temperament. Super! Dziękuję bardzo. Teraz będą lwy. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla lwów. Co tu się będzie działo u lwów? Już patrzymy. No. Ale się będzie działo. Karta wysiała Królowa Denarów. No i mamy dwa scenariusze. Pierwszy, że to jest wasza energia. To wy jesteście Królową Denarów, kobietą sukcesu, sukcesami na koncie, z pieniędzmi, wartościową, piękną, mądrą, atrakcyjną, która po prostu, no, ma już swoją markę, swój prestiż wyrobiony. Ale drugi scenariusz, że taka kobieta, kobieta sukcesu właśnie, wartościowa, cenna, piękna, mądra, atrakcyjna, pojawia się w waszym życiu albo aktywuje swoje działania względem was, no właśnie w tym tygodniu. Także, no tak czy siak będzie super. Co wam może poprzeszkadzać? As kielichów i karta wisielca. No ważne jest to, żebyście potrafiły zmienić postrzeganie, spojrzeć na swoje życie z pozycji osoby trzeciej, na przykład z mojej pozycji. To wam da świetny wygląd w waszą całą sytuację życiową. No i as kielichów, nie bójcie się nowego uczucia, które może być przy was. Nie bójcie się tego, otwórzcie się, otwórzcie swoje serduszko na nowe uczucie, ale też nie bójcie się tych motylków w brzuchu, które mogą wam się pojawić. Motylki w brzuchu, zakochanie, zauroczenie, nowe początki. A jeśli nawet nie w miłości, to na przykład nowa praca, czy nowe jakieś obowiązki, czy szansa na rozwój, no w każdym razie nowa jakość, nowy komfort życia jest przy was, ale tutaj też uczulam, bo to jest często as kielichów karta ciąży, także jeśli lwy chcą, no to super potencjał jest i będzie bardzo duży, jeśli nie, no to wiadomo co robić, ale no myślę, że ważna, cenna informacja. Karta rady, karta wiary. Lwy muszą uwierzyć w swoje możliwości, w swój potencjał, w to, że są w stanie wszystko zrobić, wszystko osiągnąć, wszystkiego dokonać. Tylko uwierzcie w siebie, nie miejcie żadnych kompleksów. To, co nieuniknione i wynik. Siódemka kielichów, karta diabła. No i właśnie, nie zakładajcie nic na zapas, nie piszcie w głowie czarnych scenariuszy, nie piszcie w głowie żadnych scenariuszy, ale również nie zamiatajcie pod dywan problemów. Zwracajcie uwagę, czy wszystko jest takie, jak wam się wydaje, że jest. Czy nie macie fałszywych przekonań, zaburzonego obrazu rzeczywistości. Zwracajcie uwagę na ludzi wokół, czytajcie umowy i raz na zawsze pokonujcie swoje no te takie zadiablenia, swoje demony wewnętrzne, mogą być jakieś uzależnienia, nałogi, toksyczne myślenie, toksyczne kwestie, jakieś wpojone, po prostu głupie zasady. Wszystko to, co ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu. Ja zawsze proponuję terapię, bo to jest taki złoty standard, ale nie każdy lubi, nie każdy chce. To chociaż jakieś techniki relaksacyjne, mindfulness, medytacja, yoga, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Nie odkładajcie nic na później, nie prokrastynujcie, nie odkładajcie nic na jutro. To, co macie zrobić jutro, zróbcie najlepiej dzisiaj. Nie wiem, kto tak robi, ja na pewno nie, myślę, że niewiele osób, no ale no, taka rada od kart. I szóstka kielichu mówi o tym, że wszystko będzie miało świetny koniec. Szóstka kielichu to jest miłość, przyjaźń, dodawanie otuchy, dodawanie wsparcia, super komunikacja. Pięknie, dziękuję bardzo. Teraz będą panny. Panny, horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla panien. Panny, co tu się będzie działo? Hmm.
No, będzie się działo dla każdego znaku. Ten tydzień po prostu będzie przełomowy. Dla panien również. Karta wyjściowa trójka denarów. Fajne współprace, porozumienia, kooperacje, inwestowanie czasu, energii, siebie, w jakiś aspekt będziecie dużo dawały od siebie, ale dużo do was powróci. Dobre powróci zwielokrotnione. Tylko na co i na kogo uważamy? Karta cesarza i dziewiątka mieczy. Jakiś mężczyzna, to może być wasz partner docelowy, może być głowa rodziny, tak? Może być ojciec, może być pracodawca, może być mąż, tak? No jakiś mężczyzna taki władczy, troszkę taki może mieć zapędy dyktatorskie nawet, ale zwracamy uwagę, bo przez niego możecie po prostu mieć blokady, ograniczenia, mogą być jakieś uzależnienia, nałogi, toksyczne kwestie, jakieś natrętne wracające myśli. Także warto nad tym popracować. I ja zawsze polecam terapię, bo to jest taki złoty standard, ale nie każdy lubi, nie każdy chce, to chociaż jakieś techniki relaksacyjne, mindfulness, yoga, medytacja, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Czwórka buław mówi o tym, że panny staną pewnie na dwie równe nogi, będą osiągały to, czego pragną, ale również to będzie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, wasza wyrobiona już pozycja, renoma, prestiż. Tylko karta księżyca i siódemka buław mówiło o tym, żeby absolutnie pokonać te lęki, obawy, niepokój, napięcie, żeby sobie z tym jakoś radzić, tak? Uspokajać emocje, uspokajać nerwy i pamiętajcie, nic nie musicie nikomu udowadniać, nikogo nie musicie do niczego przekonywać. Jeśli ktoś wam powie, a udowodni mi, to wiedzcie, że nie musicie tego robić, obróćcie się na pięcie, idźcie w swoim kierunku. No i pannom się to wszystko uda. Dlaczego? Bo mamy dziesiątkę kielichów, najpiękniejszą kartę rodziny. To jest taka utopia, tak? Czyste szczęście, idylla. Będziecie czuły, że macie wszystko, czego wam potrzeba, że wam niczego absolutnie nie brakuje. Super, dziękuję bardzo. Teraz będę uwagi. Jestem ciekawa, jestem sama wagą. Mam nadzieję, że super, że same super rzeczy przed nami. Już patrzymy. Wagi. Horoskop tygodniowy. 25-31 marca. Co tu się będzie działo u nas? No. Jo, super! Ale fantastycznie, kochane wagi, jak piękny tydzień będzie. No, zaczynamy może niezbyt jakoś tak super spektakularnie, ale z każdym dniem będzie coraz lepiej. Karta Księżyca mówi o tym, że musimy absolutnie pokonać lęki, obawy, niepokój, ograniczenia, napięcie, wszystko to, co ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu, do pokonania absolutnie. Ja zawsze bardzo polecam terapię, bo to jest taki złoty standard, ale nie każdy lubi, nie każdy chce. To chociaż jakieś techniki relaksacyjne, yoga, medytacja, mindfulness, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Co nam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Czwórka kielichów i trójka kielichów. No przy nas będą powody do świętowania. Świętowanie, sukcesy, zwycięstwa, randki, fajne spotkania, miłe towarzystwo. Tylko nie przegapiajmy szans. Czwórka kielichów mówi o tym, że należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć, dostrzegać wartość swoją, swoich działań, wartość ludzi wokół. Nie przegapiajmy szans, bo naprawdę będzie ich wiele. Karta Rada Siódemka Buław. Nie musimy nikogo do niczego przekonywać, ani z nikim walczyć, ani nic nikomu udowadniać. Nie musimy tego robić, nie musimy się mocować, siłować ze sobą, po prostu zaakceptować siebie, swoją sytuację życiową, że na ten moment tak, niezależnie od tego jaka jest, nie siłujmy się, bo to nie ma sensu, tylko stracimy energię. No i proszę bardzo, to co nieuniknione i wynik, dziesiątka kielichów, dwójka kielichów, nieuniknione jest to, że będziemy czuły, że mamy po prostu wsparcie, że mamy super osoby wokół siebie, to jest najpiękniejsza karta rodziny, to jest utopia, to jest czyste szczęście, idylla. No i wynik, dwójka kielichów, najpiękniejsza karta miłości. To jest zespolenie dusz, ciał, serc, sukcesy, zwycięstwa, pierwsze miejsca, najwyższe noty, najlepsze wynagrodzenia, ale przede wszystkim piękna, szczera, głęboka, autentyczna miłość, coś, co po prostu nas uskrzydla. No cudownie! No ja jestem zadowolona. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz będą skorpiony. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla skorpionów. Skorpiony. No, karta
wyjściowa as mieczy. Skorpiony odcinają się od tego wszystkiego, co jest negatywne, co im nie służy, od tego, co po prostu już jest przestarzałe. Odcinają się i podejmują konkretne kroki, konkretne decyzje, żeby iść do przodu. Ale również jakieś fajne umowy, kontrakty przy skorpionach z fajnymi warunkami, z przywilejami. Co może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Karta gwiazdy, ósemka buław. Ważna jest komunikacja z otoczeniem. Poprawna komunikacja, bo będzie się dużo działo, fajne wydarzenia, tak? Super jakieś takie newsy również, ale karta gwiazdy mówi o tym, że żeby spełniać swoje marzenia, żeby spełniać i realizować swoje cele, bo to jest przy Was skorpiony, tylko żeby to zrobić jak najszybciej, po prostu tak i jak najlepiej, jak najszybciej, to ważna jest komunikacja, która będzie kluczowa w tym tygodniu. Karta rady, karta wieży. Nie bójcie się burzyć tego, co już Wam nie służy. Po prostu destabilizacja, zachwianie gruntu pod nogami, wszystkie struktury, na których się opierałyście, a które już nie są aktualne, po prostu do zburzenia. To, co nieuniknione i wynik. Karta rydwana, karta kapłanki. No nieuniknione jest to, że skorpiony popędzą do przodu. Będzie wiatr we włosach, wiatr w żaglach, samorealizacja, spełnianie marzeń, rozwój na każdej płaszczyźnie. I tylko karta kapłanki mówi o tym, żebyście nie blokowały same siebie, ale również chroncie się energetycznie, bo karta kapłanki często mówi o blokadach energetycznych. Ktoś Wam pozazdrości, źle pomyśli, no i ciach, blokada. Ale kupcie sobie, jeśli nie macie jeszcze, mam nadzieję, że już macie, a jak nie, no to kupcie sobie kwarc różowy, nieważne czy za mały kamyczek noszony w kieszonce, czy w formie naszyjnika, bransoletki, nieważne czy za piątaka, czy za tysiąc, ważne, żeby był. Kwarc różowy przyciąga miłość, uzdrawia relacje, chroni energetycznie i eliminuje blokady energetyczne. Tak więc niezależnie od wszystkiego będziecie się chronić, będzie wszystko super. No i finalnie, proszę bardzo, trójka buław, przyciąganie seksualne, podobanie się sobie, będziecie bardzo się podobać, ale i ktoś Wam się może bardzo spodobać. To jest patrzenie w przyszłość, snucie marzeń, planów, ale i przekuwanie w działania. To jest nawet taki efekt wow. Super. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz będą strzelce. Horoskop tygodniowy. 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla strzelców. Strzelce. Co tu się będzie działo? Strzelce. Nie bierzcie na siebie za dużo obowiązków. Strzelce, kochane. No, ale się będzie działo. Dziesiątka buław. Nie bierzcie na siebie za dużo obowiązków. Będziecie przemęczone fizycznie i psychicznie. Nie bierzcie na swoje barki za dużo. Dzielcie sobie obowiązki na dni, na części, cokolwiek. Ale nie bierzcie na siebie za dużo. Ale również nie przejmujcie cudzych problemów na siebie. Co Wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Sąd ostateczny i trójka kielichów. Ważne jest to, żebyście się wyzwoliły ze wszystkiego tego, co Wam nie służy. To jest niekorzystne. Mogą być jakieś uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, niefajna praca, tak? No wiem, że łatwo mówić, zmień pracę, tak? Z beznadziejnej na lepszą, no ale naprawdę musicie sobie jakoś pomóc, żeby wyzwalać się z tego, co negatywne, żeby było katarzis, tak? Wyzwolenie, uwolnienie, bo tylko i wyłącznie dzięki temu będziecie mogły się cieszyć tym, co macie i co będziecie miały, czy tak, co będzie przy Was, co będziecie miały, bo trójka kielichów mówi o powodach do świętowania, o świętowaniu, o sukcesach, o zwycięstwach, o randkach, o fajnych spotkaniach, o miłym towarzystwie, tylko musicie się wyzwolić. Zawsze polecam terapię, bo to jest taki złoty standard, ale nie każdy lubi, nie każdy chce, to chociaż jakieś techniki relaksacyjne, yoga, medytacja, mindfulness, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Karta rada, piątka buław. Nie musicie z nikim rywalizować, ani tym bardziej same ze sobą, ale również, żeby nie było rozterek, walki serca z rozumem, serce swoje, rozum swoje. Nie róbcie sobie tego, uspokajajcie w sobie emocje. Znaczy emocje, może emocje nie, tylko te nerwy, tak? Nerwy. To, co nieuniknione i wynik. Ósemka denaru, dziewiątka kielichów. Nieuniknione jest to, że strzelce będą dzień po dniu, cegiełka po cegiełce budowały swój sukces, ale również docierały się z otoczeniem, będą się porozumiewały. Tylko ważne jest to, żebyście zwracały uwagę na detale i zwracajcie uwagę, czy ktoś nie nakłada maski, żeby na przykład się Wam przypodobać, ale również Wy bądźcie tylko i aż sobą, to będzie mega wystarczające. Czy dajcie umowy, zwracajcie uwagę na ludzi wokół. No i proszę bardzo, finalnie karta cesarza, czyli no wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dwa scenariusze. Pierwszy, że to jest Wasza energia.
to cesarza, tak? Cesarz to jest głowa rodziny, partner docelowy, wybranek serca, ukochany, mąż, ojciec dzieci i to wy będziecie widziane przez kogoś jako właśnie cesarz, jako partner docelowy, ale również w waszym życiu drugi scenariusz może pojawić się, albo pojawia się, albo uaktywnia swoje działania względem was właśnie w tym tygodniu. Cesarz, czyli osoba, która będzie waszym partnerem docelowym, jeśli tylko na to pozwolicie, oczywiście. No super, dziękuję bardzo. Teraz będą koziorożce. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca, koziorożce. Jakieś rady, wskazówki dla koziorożców. Koziorożce, co się będzie działo? No pięknie, ale super. Karta wyjściowa trójka denarów. Współpracę, porozumienia, kooperację, inwestowanie czasu, energii, siebie w jakiś aspekt. Będziecie dużo dawało od siebie, ale dużo do was powróci. Dobro powróci zwielokrotnione. Co wam może w tym tygodniu poprzeszkadzać? Karta maga, dwójka buław. Ważne jest to, żeby nie było u koziorożców takiego przeczekania, marazmu, żeby działać, żeby nie było braku konsekwencji w działaniu i zwracamy uwagę na maga, bo tutaj może pojawić się w tym tygodniu kłamczuszek, manipulant, no nie perfidny kłamca, ale osoba, która po prostu będzie wiedziała, co zrobić, żeby koziorożec był szczęśliwy, usatysfakcjonowany, tak, żeby czuł się taki, no po prostu tak, żeby troszkę się wkupić w łaski koziorożca, ale przez tego człowieka możecie się nie rozwijać, także nie słuchamy żadnych facetów w tym tygodniu. Karta rada, królowa denarów. No i teraz dwa scenariusze. Pierwszy, że to jest wasza energia i to wy będziecie kobietą, królową denarów, kobietą sukcesu. To jest kobieta, która jest wartościowa, cenna, piękna, mądra, atrakcyjna, która ma pieniądze, która odnosi sukcesy i to wasza energia i to wy powinnyście się czuć koziorożce, no właśnie tą kobietą sukcesu. Ale drugi scenariusz, że w życiu koziorożca pojawia się taka właśnie kobieta. Wartościowa, piękna, mądra, cenna, z sukcesami, cenna, no wartościowa, no tak, cenna w sensie takim, że istotna, ważna, tak, w życiu koziorożca, z sukcesami na koncie, bardzo ogarnięta, zaradna. To, co nieunikniony i wynik, karta gwiazdy, karta rydwana. No spełnienie marzeń, dostaniecie gwiazdkę z nieba w tym tygodniu. To są spełnione marzenia, zrealizowane plany, sukcesy, zwycięstwa, cudowny bieg zdarzeń, fantastyczne wiadomości. No i karta rydwana, pęd do przodu niesamowity. Koziorożcy poczują wiatr we włosach, wiatr w żaglach, będzie rozwój na każdej płaszczyźnie, rozkwit, czy to w życiu zawodowym, czy uczuciowym, czy zdrowotnym, popędzicie do przodu. Super! Dziękuję bardzo. Teraz będą wodniki. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla wodników. Wodniki. No, ale się będzie działo. Karta wyjściowa, paść denarów. Szanse do wykorzystania u wodników, ale również szanse na podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie kompetencji, jakieś kursy, szkolenia, mogą być edukacja, szanse do wykorzystania na każdym polu. To, co wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Rycerz mieczy, piątka kielichów. Ważna jest asertywność. Bądźcie asertywne, brońcie własnego zdania. Nawet cięta riposta, cięty język będą w dużej, dużej korzyści. Nie bójcie się walczyć o swoje i nie dajcie się wprowadzić w dyskomfort, w zniechęcenie przez żadną osobę. Nie pozwólcie sobie na to. Nie bądźcie w dyskomforcie, zniechęceniu. Nie, żeby nie było takiego płaczu nad rozlanym mlekiem. Dlatego macie być asertywne, to wam bardzo pomoże. Karta rada, szóstka mieczy. Gate card, tak? Karta brama. Odcinam, zostawiam w tyle, tak? To, co jest negatywne i idę do przodu. Ale również może być jakaś super komunikacja z otoczeniem. Podróże, oddalanie się od problemów, nabieranie zdrowego dystansu. To, co nieuniknione, dziesiątka denarów. No, najlepsza karta w kwestiach zawodowo-finansowych. Wodniki będą miały w tym tygodniu mnóstwo pieniędzy, bardzo duże korzyści materialne, sukcesy, zwycięstwa, budowanie czegoś od podstaw, takiego konkretnego, ale nie budowanie, że praca u podstaw i tyle, nie, po prostu budowanie szczęścia, budowanie rodziny, budowanie swojej marki, renomy, sukcesy, zwycięstwa, no najlepsza karta w kwestiach finansowych, więc no o czym tu mówimy, super, tylko karta księżyca, no na litość boską, nie bójcie się, żeby nie było lęku, obaw, niepokoju, jakiegoś takiego smutku, napięcia.
techniki relaksacyjne, mindfulness, yoga, medytacja. Warto tego popróbować. Nie przegapiajcie szans, bo będą po prostu zsyłane z nieba jedna po drugiej, wystarczy po nie sięgnąć. Dostrzegajcie to i co i kogo macie pod noskiem. Dostrzegajcie wartość swoją, swoich działań, wartość ludzi wokół. Należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć. No i uda Wam się to świetnie, bo mamy finalnie 10 kielichów. To jest najpiękniejsza karta rodziny. To jest utopia, czyste szczęście, idylla. Będziecie czuły, że macie super otoczenie, super bliskich wokół. No, pięknie. Dziękuję bardzo. No i tak jak zawsze, ostatnie rybki. Horoskop tygodniowy, 25-31 marca. Jakieś rady, wskazówki dla rybek. Rybki, co tu się będzie działo u rybek? Już patrzymy. No, będzie się działo, kochane rybki. Karta wyjściowa, karta pustelnika. Ważne jest to, żeby rybki w tym tygodniu dokonały takiej analizy wewnętrznej, przewartościowania życia, takiego researchu. Co jest dla Was istotne? Na czym się powinnyście skupić? Do czego dążycie? Na co się nie godzicie? Jakie są Wasze potrzeby, oczekiwania, granice? I jasno to wytyczyć. To Wam da świetny wgląd w Waszą całą sytuację życiową. Co Wam może poprzeszkadzać w tym tygodniu? Karta Słońca, karta Głupca. No takie piękne karty. Przy Was jest najpiękniejsza karta w tarocie. Pomoc całego wszechświata, spełnione marzenia, zrealizowane plany, sukcesy, zwycięstwa, fantastyczne wiadomości, cudowny bieg zdarzeń. Tylko nie bójcie się iść w nowe, na niezależnie na jakiej płaszczyźnie. Karta Głupca mówi o ekscytacji, o ciekawości świata, o czymś fajnym, takim atrakcyjnym. To jest nowa jakość, nowy komfort życia. I najpiękniejsze karty przy Was. Tylko nie bójcie się po to sięgać, błagam. Ale zwracam uwagę również, bo karta Głupca często mówi o ciąży, zwłaszcza nieoczekiwanej i to jest sednem problemu. Czyli jeśli no, rybki chcą, to super, potencjał ciążowy według kart jest i będzie bardzo, bardzo duży. No jeśli nie, to wiadomo co robić. Także no, uczulam, myślę, że ważna informacja. Karta Rada Dziewiątka Buław. Obserwujcie otoczenie, reakcje, zachowania. Obserwacja pozwoli Wam na wyciągnięcie trafnych wniosków, ale żeby nie było braku działania, braku konsekwencji w działaniu. To, co nieuniknione i wynik. Król Buław i Trójka Mieczy. Nieuniknione jest to, że rybki przejmą kontrolę nad swoim życiem. Będą działać, bo to Król Buław to jest facet temperamentny, charyzmatyczny, który się nie boi wyzwań, który odważnie idzie do przodu, który sięga po swoje. No i to jest Wasza energia, to Wy będziecie takim facetem, ale drugi scenariusz to w Waszym życiu może pojawić się albo aktywować swoje działania względem Was. No właśnie taki facet. Król Buław, dynamiczny, temperamentny, który również się bardzo podoba, bo Król Buław się bardzo podoba. Często mówi o facecie z przeszłości, ale nie zawsze, tak? Ale zawsze takim bardzo atrakcyjnym. Tylko błagam, nie pielęgnujcie w sobie poczucia krzywdy, smutku, rozczarowania. Nie róbcie sobie tego, bo po prostu nie ma takiej potrzeby, nie będzie. Będą powroty albo jakieś osoby z przeszłości, albo do jakiejś sytuacji z przeszłości, do pracy być może jakiejś, albo do pomysłu, który gdzieś tam był w przeszłości, ale po którego na przykład bałyście się sięgać. Szóstka Mieczy mówi o tym, że będziecie się oddalać od problemów, nabierać zdrowego dystansu, ale również będzie bardzo dobra komunikacja z otoczeniem, ale mogą być też jakieś podróże. To jest karta brama, gate card, zamykam to, co mi nie służy za sobą i idę w nowe. Tylko nie przegapiajcie szans, należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć. Dostrzegajcie wartość swoją, swoich działań, wartość ludzi wokół, wykorzystujcie szansę. No i finalnie 10 kielichów, wszystko Wam się uda. Najpiękniejsza karta rodziny, to jest utopia, to jest czyste szczęście, idylla. Będziecie czuły, że macie super otoczenie, dużo wsparcia, dodawania otuchy. Cudownie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że te horoskopy się Wam podobały. No i cóż, widzimy się mniej więcej za tydzień. Życzę wspaniałej Wielkanocy, bo to już chyba w tym tygodniu. Wspaniałej Wielkanocy. Bądźcie szczęśliwe, spędźcie sobie czas tak, jak sobie tego życzycie. Czy z rodziną, czy nie z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy sam, sama, tak. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby być po prostu szczęśliwym, żeby nic nie udawać, żeby nie być pod presją, nie być zlęknionym, zlęknioną, po prostu samorealizować się, patrzeć na siebie i na swoje dobro, bo to jest najważniejsze. Bo szczęśliwy człowiek, no to ma wszystko, jest w stanie wszystko wszystkiego dokonać i wszystko osiągnąć. Także
wspaniałej Wielkanocy. No i my się widzimy zresztą za kilka dni, także trzymam kciuki bardzo mocno, życzę powodzenia. Pa, pa, buziaki. Do usłyszenia, do zobaczenia.